Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shirov, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, kontynuujemy podróż, no właśnie, gdzie? Gdzie ta podróż? 36% baterii, oh my god! Przetworzona woda, okej, spoko. Mamy kijanic, my ostatnio robiliśmy coś. O ty gnoju! Biego kurde z armorka, gnojka, no. Dobra, sonar. Bo my nie chcemy się natknąć na tego dużego, tak? Tu musimy sobie jeszcze zlecieć w dół. No i chyba lecimy, no. Włączamy silniczek. Silniczek włączamy. Bo słuchajcie, no i ja będę chciał już pewnie jakoś, no może nie dzisiaj, może nie jutro. Może nie pojutrze. Coś jebło. Znaczy ja w coś jebłem. No będę chciał już powoli tu Subnautica kończyć. No słuchajcie, to też nie może być tak, że ja tu Subnautica będę grał i grał i grał i grał. Bo tak być nie może. Tam się coś lata, jakieś duże. Duże coś. 32%. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczysz. Odpłyńmy trochę, dobra, udało się. Włączmy kamerkę. Kamera. Where is kamera? Tu jest kamera. Tu jest przód. Gdzie my kurwa jesteśmy? Active lava zone. Okej, dobra. Czyli tak, czekajcie, bo ja się trochę pogubiłem w życiu. Ale już pewnie o tym wiecie. Żarcik kosmonaucik. Żarcik kosmonaucik. Nie wiem troszeczkę, w którą stronę mam płynąć. Sprawdzę, że się powoli przekręcam. Mam nadzieję, że nie przepierdzielę w nic. Ale wiecie co, może bym sobie tak wyraz coś poskanował? O tym myślicie? To by było gdzieś tu. O, tu jest dziurka. A my wąskie dziurki lubimy. Jezu, to było złe. To było złe, dobra, nie słyszeliście tego. Shiro. Przestań. Ja nie wiem, Shiro, ty to normalnie. Ktoś pierdolniesz, to tylko raz. To tylko raz. No, słuchajcie, nie widzę nic do skanowania niestety. Oprócz tego, że mamy tutaj... Co, a może... Ja nie będę tam cyklopem sobie padał, tylko ja cyklopem sobie zostawił tu. Niech on sobie te bateryjki ładnie ładuje. Bo on sobie w tej chwili baterie ładuje, tak? Zajebiście sobie ładuje te bateryjki, nawet bym powiedział. Wiecie co, dobra. Weźmiemy sobie... nasz brown suit. I z buta wjeżdżam. Znaczy ja tu mam... mam. Okej, ładowanie też tu mam fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Tylko ja teraz... Już nie pamiętam jak to się robiło. Dobra, tak się robiło. To jest ten Spider-Man, tak? Spider-Hrum robi tu jak to Spider-Hrum. To by sieć chciałby mieć. No, powiem wam osobiście, że mają rozmach z... Kurwy syny. Jestem tym, czego szukasz. Chcę ci pomóc. I am what you seek. Want to help you. O, tam coś jest dużego. Czy możemy po tej lawie stąpać? Pewnie nie. Tam jest ten duży. O nie! Mamy się płuc? Mamy się napierdalać? Dawaj na solo, chodź. Też, też? Masz. Gnoju. Opsa. Tam jest jakiś duży stwór. To widać.
to, zmiałeś gnoju. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tego cię kurwa naprawdę nie spodziewałem. No przydałoby się naprawić. 77%. Przed walką z tym dużym, to przydałoby się naprawić. O ile ja będę z nim walczył. Mając życie kurwa będę. Prawa promsu szybko. Jezu, tylko ma HP. Dobra, jak wygląda mapka? Tu jest wyjście drugie. Tu mamy tylko zaparkowanego spoczoloczo. Tu widzę zieloną kostkę. Tylko Shiro nie wziął sobie. Nie, ja wiem. Nie wziąłem sobie tabliczek. Jak tam będzie potrzebna tabliczka, jestem w dupie. A jestem przekonany, że będzie potrzebna. Ile tu jest rzeczy? Czy to jest ten kryształ? Kian, si. Si. Popływa sobie tutaj jakiś wielki panisz. To chyba ten nawet, co tam nam się pokazywał. Nie wiem, czy on mi teraz... Ma rozmach, kurwa, powiem wam szczerze. Widzi mnie. Dobra, macie walkę z dużym stworem. Ej, fajne, podoba mi się to. Ugryzł mnie w dupala, to prawda. No nie, jakoś boleśnie, myślałem, że będzie gorzej. Na szczęście mamy Reaper Tula. No, zaraz mnie hapsnie z tyłu. Tyle będzie ze mnie cnotka niewydymka, nie? Znów leci do mnie. Skurwysynek, on... Powiem wam szczerze, że nie daje mi spokoju. Znów do mnie leci. Dobra. Dolecę. Kurwikłaczku. Co ty byś sobie myślał, że co, że wyruchasz Freda? Fred wyrucha ciebie! Żartowałem. No i oczywiście Shiro jest kurwa upośledzony. Włóż tabi... Co? Co? Jaki tu jest kolor? Może da się to zmienić jakoś tu. Kurwa, no nie mamy tabliczki niebieskiej? Znaczy ja w ogóle nie mam tabliczki, to ja wiem, ale... No jaja se robicie ze mnie? Może tu jest jakieś przejście jeszcze? Skąd ja mam wam wziąć niebieską tabliczkę? Teraz nie wiem, czy coś mnie atakuje. Czy nic mnie nie atakuje. Wydaje się, że tylko... Tylko i wyłącznie one się tak głośno zachowują. Tylko, ale... Ale Huk wie. No nie wiem, skąd mi się to niebiesko zabliżka. Serio. Tu jest jeszcze jakaś przestrzeń, której możemy się... dostać, czy nie? No, stricte potrzebujemy tej niebieskiej tabliczki i dupa i możesz nam, że tak powiem, nastukać. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. To wygląda jak miejsce, gdzie byłaby tabliczka. Oj, kurwa, no szkoda, że tego wygląda. Pyk! Kurczę, to był dobry pomysł.
mega dobry pomysł. Powiem wam szczerze, że jestem trochę zawiedziony. Wydawało mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to, no może nie dzisiaj, tak jak powiedziałem, skończyć, ale żeby trochę poznać tej fabuły. Oczywiście jak zwykle jesteśmy w, nie powiem gdzie. Mamy ten niby kijanit, tak? Co z tego? Co z tego, jak nie mamy niebieskiej tabliczki, kurwa? Widzicie, przeklęty jestem. No, Spider-Man, ty. Trochę ubogi, ale jest. Opsa. Powiem wam szczerze osobiście, że trochę się zawiodłem. No jeszcze tu coś może być, ale... Czy to będzie niebieska tabliczka? No wątpię. Wątpię, żeby to była niebieska tabliczka. W ogóle my tędy przejechaliśmy? Nie. Nie, bo to jest jakiś ślepy zaułek. Ale boczkiem, boczkiem jakoś przejdziemy. Nie no, powiem wam osobiście, że nie, przestałem się już bać tego wielkiego. Widzę, że on nie jest taki straszny, jak się wydaje. Znaczy no, jest groźny, ja nie mówię, że nie jest groźny, bo jest. Ale przestałem jakoś się tych stworków bać, mając ten prąsud, naprawdę. Czuję się teraz niepokonany. Ja mogę kurwa pomylić. To jest wyjście w górę. No wiecie wy co? Wiecie, czasem ten prąsud, on jest fajny, naprawdę, to jest mega zajebista rzecz. Ale potrafi czasem się lekko przyciąć. Dobra. To jest świetne, że mam non stop 100% baterii, kurwa, to jest genialne. Nie do rybki, nie do rybki, nie do rybki, nie do rybki. Uff. Do rybki się przyciągnąłem, fuck. Tam jest nasz cyklop. Dobra. To jest chyba większy ten stworek, wiecie? Tak se myślę, tak se myślę. Weź mi ugryzło w dupę. Czy dobij się za dobrze przez prosty nos oddycha? Chodź, kurwa, cwaniaczku, chodź. Nie. Ty DPS otrzymał, ja czy ty? Co, już nie? Panie, takich jak ty, to ja na śniadanko pykam. Złoto? Złoto. Widzę kolejne prądki. Pokażę na prawym prąsud. To mnie zabiło. O fuck. Nie wiem, co mnie zabiło, naprawdę. Coś mi zniszczyło chyba. O nie. No nie mówcie, nie ma tego. Fuck. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, wróciłem sobie do tego save'a. I podobno gdzieś ta niebieska tabliczka. W ogóle kakersa sobie zjadłem. Zjadłem kakersa. Gdzieś niebieska tabliczka powinna być w Inactive Lava Zone.
Czyli wychodzi na to, że gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Niepotrzebnie polazłem tam całkowicie niżej. Chyba mnie zobaczył. Na, nie wiem o co ci chodzi, bla bla bla, zostaw mnie. O, się mylę. Jakieś w ogóle bateryjki na stanie? To jest dobre pytanie. Czy ja mam bateryjki na stanie? Dobra, jest w okolicy, ale jeszcze mnie nie wali po łbie. Kurwa, normalnie taki jest tu jebnik teraz. Wody mam pełno, a baterii nie mam w ogóle. No jest kaplica z tym. Jest kaplica z tym. Myślę, że nawet warto byłoby. Mam w sobie materiały i ogromną sygnaturę energetyczną. Odczyt pochodzi z wnętrza naturalnej struktury w centrum tej komnaty. 5%. Wąt gnoje. Wziąłem sobie z chęcią, naprawdę wyciągnął z prąsuta. Tylko nie mogę. Tylko właśnie chodzi o to, że nie mogę z tego wyciągnąć. Chyba, że jakoś od dołu. Ale też nie bardzo. Trochę dupa. Pusto, pusto. O, coś tu jest. Jak tam? 3%. Można spróbować ruszyć. Powoli. Bardzo powoli. Gdzieś ta sygnatura tej komnaty, tak? Gdzieś tu ze środka. Kurde, gdzie? Powiem osobiście, że tu nic nie widzę. Chyba, że to jest to. Nie no, chyba nie. Chyba nie. Można trochę zejść. Żebym nas ten duży nie widział. Przy okazji może ciepełko nam... Shit. 7%. 7 jebitnych procent. Cichy bieg. Proszę włączyć cichy bieg. Najgorsze jest to, że tu nic nie widzę. Tam też coś jest, okej. Że niby tu? Zobaczmy. 6%. Ale nadal nie wiem, co mi tak przyjebało wcześniej. Przyjebało mi oporowo. Na hita mi ściągnęło. Trochę do góry. Trzeba sprawdzić, gdzie... Ej! Nie stukać mnie, proszę. Muszę zobaczyć, gdzie ja w ogóle jestem.
Nawet nie wiem, ile odcinka tam nagrałem. Fuck. Niedobrze. Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec komnaty. Shit. Teraz pytanie, czy ja w ogóle wykręcę. Wykręcę na ludzie. Na ludzik, co? No ale 5%, kurde, to nie jest dużo. To nie jest dużo. 5%. I skoro nie tu, to może tu. 5%, okej. No i dobrze, bo nie wiem naprawdę o co tu chodziło. Ja się wiem, że gdzieś w tej komnacie można faktycznie to znaleźć. I to jest prawda. Ciekawe, czy jakbym użył syreny, to bym tego dużego webzika jakoś sprowokował. Chyba, że wiecie, chyba, że tak naprawdę to jest tu gdzieś. W środku tego pomieszczenia, tak? No tam nas nie było w teorii. Tam się trochę cykałem, ale może faktycznie to nie zgubi pomysł. Ale tu nic nie widać. Wow, kolego. Kolego. Nie, no tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Jedynie co to mi zostaje jeszcze tu. Naprawdę tu nic nie widzę. Wybaczcie, że tak siedzę cicho, ale skupię się, żeby się nie wpierdolić w nic. Jeszcze nie to kliknąłem, co trzeba. Trzeba zjechać w dół. Trzeba zjechać w dół. Teraz nie wiem, czy przywaliłem? No nie przywaliłem. Tu też nic nie ma. No, chodzi na to, że nie. O jaką mu chodziło? Znaczy jej chodziło. Formację skalną, że na środku pokoju niby coś tam jest. No bo naprawdę nic nie widać, no jeszcze tu zostaje niby, nie? Ale na pewno się zastanawiam coraz bardziej, czy nie lepiej będzie po prostu wysiąść do suta. Jak to by to brzmiało, sut. Walniem sobie coś takiego i się ładuję. Wyłączony engine, dziękuję. Wchodzimy do tego kombinezonu i sprawdzamy, tak? Tylko weź to znajdź, cholercie. Weź to, człowieku, znajdź. Dobra, tu nic nie było. Ja sobie tutaj zejdę trochę. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Nawet tu chyba umarłem ostatnimi czasy. Tak to przynajmniej wygląda. Tak, nawet tu jest zejście jakieś. Drugi raz tego błędu nie popełnię. Dobra, czy wy widzicie jakąś bazę, czy coś? Nic nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Tutaj też nic, kurde. Nam brakuje niebieskiej tabliczki. A że myślę, że to będzie jakaś, nie wiem, baza tych obcych i tak dalej, a tu nic. A tu nic nie ma. Może nie będę musiał szukać w internecie, ale chyba będę musiał. Ja będę musiał. Było powiedziane, że na środku pomieszczenia jest jakaś formacja, tak?
tu co tu jest? Grzybki. Ale nie do jedzenia. Kapsuła ratunkowa numer 3, ale to też niezbyt. To nie jest to, bo to było na płciźnie, tak? Czekajcie, zobaczmy sobie, co nam tam powiedzieli. Być może czegoś nie widzę. Co tam było powiedziane? Dzień głosowy. Wykrywający materiały i ogromną sygnaturę energetyczną odczyt pochodzi z wnętrza naturalnej struktury w centrum tej komnaty. I że niby tu, tak? Z wnętrza. Ja tu nie widzę, żeby coś tu było. Wewnątrz tej komnaty. A wy kurwie małe. Dobra, jest. A wy małe kurwie, chcieliście mnie wydymać. Dół. Nie powiem, bo pewnie tu gorąco. Ale 50 stopni. No ja też idę gorąco. Jeszcze nie jest tak gorąco. Ale Simot by się bardziej tutaj przydał, wiecie? W sensie, Simot jest taki bardziej, wiecie, mobilny. Mogę tej lawie zapierdzielać? Chyba mogę. O, dobra, jest baza. Coś tu mamy. To tak jak pewnie będzie fioletowa tabliczka potrzebna. O Jezu. Zobaczycie, że będzie tu potrzebna fioletowa tabliczka. Jestem przekonany. O, mamy cię. Jup. Tabliczka na chatę. No i kurwa, mówiłem. Fioletowa tabliczka, dziękuję. Kostka jonowa. Jak nie znajdę fioletowej tabliczki, to jestem w dupie totalnie. Jezu, czemu ja tego nie noszę ze sobą? Dajcie fioletową tabliczkę, proszę. Kostka jonowa. Coś jest. Fioletowa tabliczka, dwie już trzeba. Dane z kamieni. Dane zgromadzone ze skamieniałości z wulkanicznej skały, która została wydobyta do budowy obcej elektrowni. Określono kilka wyraźnych tendencji. Genetyczna różnorodność. Obcy zebrali dane o miejscowych organicznych pozostałościach, które żyły pomiędzy 10 tysięcy i 1000 lat temu. Odkryte formy życia wykazują wyjątkowo niewielkie podobieństwo z tymi spotkanymi dotychczas na 4546b. Wymarcie. Próbki gleby przed ponad 1000 lat zawierają 300% większą koncentrację organicznych pozostałości niż inne próbki gleby. Dane wskazują na masowe wymarcie, które zabiło większość gatunków i zmusiło wiele pozostałych do szybkiego przystosowania się. A Toshiro się kurwa nie przystosuje, bo jak zwykle zapomniał tabliczce. Yes. Co on tak dziwnie robi? Oj, tu jakieś artefakty mi się pokazują. Halo, co się dzieje? Halo, halo, co tu się... Co tu kurwa, Robocop? Robotop tych. Czym ty jesteś? Wow, to urządzenie jest obcego pochodzenia, chociaż jego konstrukcja jest stosunkowo prosta. Przeznaczenie. Niski poziom zagrożenia jest sprzeczny z zaawansowaną technologią, która była dostępna twórcom. To sugeruje, że bardziej prawdopodobne jest patrolowanie placówek obcych i naprawa uszkodzonej infrastruktury niż powstrzymywanie ataków intruzów. Wygląd. Mimo prostej konstrukcji urządzenie to jest eleganckie pod względem minimalistycznym. Cztery elektromagnetyczne nogi pozwalają na poruszanie się po podłodze, ścianach i sklepieniach z rozsądną prędkością i zdaje się być wymienialne. We wnętrzu jest niewiele ruchomych części, co sprawia, że konstrukcja jest energooszczędna i odporna na zużycie z upływem czasu. Akumulatorowa rezerwa energii na bazie jonów zapewnia nieprzerwaną pracę i nadaje się do powtórnego ładowania. Podsumowanie, unieruchomić i zwrócić do altery wzajemnego zysku. Nie będziemy ich przecież tu kurde, nie wiadomo co robić. O, będę się musiał kurwa chyba cofnąć, no.
nie ma innej opcji. Nie chce mi się jak jasny. Łóżko z klawą? Gdzie nas to przyniesie? Wow, hopca! Okej. Where I am? 10 metry. Plaża. Sea. Plaża. 100% plaża. Czyli widzicie, dobrze mówiłem, że tutaj te... te teleporty, one muszą być aktywowane z którejś strony. To nie jest tak, że można je aktywować z jednej czy z drugiej, dlatego też tam nie miałem włożenia, możliwości włożenia kostki jonowej. To był problem. Obstawiam, że to jest miejscówka, gdzie jesteśmy na tej plaży. Niedaleko Aurory. A czy jest w ogóle wyłączenie? No właśnie. Dobra, moi drodzy, zróbmy to w ten sposób. Ja się będę musiał cofnąć. Nie ma innej opcji, kurwa, no. Robić pola siłowego. Nie mam innej opcji, niestety. Bardzo bym chciał, żeby było inaczej, ale no, jakby czasami się, kurde, po prostu nie da. I po prostu musimy zapierdzielać dwa razy. Jakbym się jeszcze nauczył, że potrzebuję tych tabliczek i tak dalej, to by było spoko, a ja niestety jestem głupi. I... aj. Zobaczmy, czy tutaj coś znajdziemy przy okazji, dodatkowo. No liczę jeszcze na tą tabliczkę. Liczę, naprawdę liczę. Liczę, kurwa, i to tak bardzo. Tu byliśmy. Rozumiem, że to jest drugie wyjście po prostu. Yep. Drugie wyjście. Niestety, ale nie ma jak. Totalnie nie ma jak, to jesteśmy zmuszeni niestety, ale... Wróci się po te cholerne kostki. Dobra, widzimy się pewnie, no za chwilę, no wy to dla was jest pyk i gotowe, nie? A dla mnie to już niestety nie. Zaraz wracam. Okej, moi drodzy, już jesteśmy. No i na szczęście udało się bez wracania do głównej naszej bazy. Na szczęście do fioletowej tabliczki potrzebowaliśmy tylko i wyłącznie kostki jonowej i dwa razy diament. Diament bez problemu dałem radę znaleźć wokół cyklopa. Na kostki tutaj sobie wydobyłem i mamy ogólnie te kostki, mamy dwie tabliczki, jest naprawdę spoko, idziemy dalej. Żeby teraz pomarańczowej nie chcieli, pomarańczowej nie zrobię, oj nie. Pomarańczowej nie ma opcji, jest niebieska tabliczka, kochani, jest niebieska tabliczka. Dobrze, udało się. Gładki zimny z niebieską poświatą i obcym symbolem przypominającym duże H. Urządzenia tego rodzaju z pewnością służyły swoim twórcom jako przepustka. Rozmiar jednak wskazuje na jakąś dodatkową funkcję, jak na przykład komputer osobisty. W każdym razie, technologia ta wyprzedza tę posiadaną przez ludzi. Dobra, dawaj mi to. Lej te kole. Lej te kole, dobra. Teraz w dół. Chodź tutaj do mnie. Przyjdę, przyjdę. Kiedyś na pewno, spokojnie. Kiedyś na pewno przyjdę. O nie, ja tam widzę pomarańczową tabliczkę chyba. Kurde. Oby tylko nie to. W ogóle zapiszmy grę. Reaktor termalny obcych. System ten zmienia lokalną energię cieplną bezpośrednio na energię elektryczną z wydajnością 90%. Większość tej energii jest przechowywana w samej elektrowni w urządzeniach podobnych do baterii, ale każda z nich byłaby w stanie zasilić małe miasto przez rok. Jednak energia jest czerpana z niektórych baterii, najwyraźniej poprzez rozprowadzanie do innych placówek na planecie. Wydaje się, że elektrownia jest w pełni zautomatyzowana i zważywszy na bieżące zrozumienie zawartych mechanizmów niemożliwa do wyłączenia. O. Oho. Proszę, tylko nie pomarańczowa tabliczka. Dane energii jonowej. Udało się wydobyć przydatne informacje obcej energii jonowej.
Kostki jonowe sztucznie wyrastają z substancji mineralnej i są tak przygotowywane, aby pozostawały w stabilnym stanie, pomimo zawartej w nich ogromnej energii jonowej. Umieszczenie kostki jonowej w odpowiednim urządzeniu może uwolnić tę energię w postaci energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tej wiedzy możliwe jest stworzenie nowych schematów baterii i ogniw energetycznych, które przy wpływie zaawansowanej technologii jonowej znacznie zwiększą swą żywotność. Czy my teraz będziemy mogli coś robić, na przykład na temat tych baterii? Ale było fajnie. Opa! To? Nic, o, dobra. Główny ślad kwarantanny. Przekaźnik energii w elektrowni cieplnej rozsyła zebraną energię do innych placówek na planecie. Zaktualizowano lokalizację głównego ośrodka kwarantanny. Konstruowany w naturalnej rozpadlinie, połączony z tą siecią jaskiń. Południowy wschód. Obszar aktywności wulkanicznej. Głębokość 1400 metrów. Rozprowadzanie energii. Samoteleportujący się strażnicy kwarantanny 5%. Sieć portali 10%. Sanktuaria Alfa Beta Kappa 10%. Platforma strażnicza kwarantanny 35%. Placówka do badań nad korbami nieaktywna. Główny ośrodek kwarantanny 20%. Rezerwa 20%. Nie istnieje żaden oczywisty sposób na przerwanie przepływu energii. Dobra, i rozumiem, że teraz możemy w końcu już jak człowiek iść do tej cholernej kaszalota drugiej bazy, tak? Nie tu. Mamy co chcieliśmy. Czyli co? Teraz ten główny ośrodek, tak? Ten, w którym byliśmy, walczyliśmy ze smokiem. Jak szef czy dratewka. Ja tu nie mogę sobie latać? O, wygnoje jedne. Opa! Dobra, no uciekamy stąd. Już zwiedziliśmy chyba wszystko. Bo powiem wam osobiście, że znaleźć kurwa tutaj wyjście. Jezu, ile się namęczyłem. Oczywiście wiem, że wyjście jest tam, gdzie cyklop. To mi było. Może nie samo wyjście, kochani, a po prostu wejście do jaskini było tam, gdzie cyklop, to jest pewne. Tak, a wyjście jest tu. Wyjście jest tutaj. Piek. Doczepiaj. Tak miałem ciężko naprawdę wyjść wtedy. O, pierwlawie. Dobra, i teraz kierujemy się w tą stronę, gdzie jest cyklop. Zalecane spożycie kalorii. No może nie teraz, co? Tylko jest to, że chyba nie mam nic do żarcia. Red. Wody tam miałem sporo. Na szczęście są tutaj ryby, nie? Ja bym najpierw, kochani. No kochanie też może być. Kochani, ja bym sobie najpierw wrócił do cyklopa i dopiero z tamtej strony rozpocząłbym dalszą ekspansję, no bo i tak musimy znaleźć ryby, wrócić do cyklopa sobie je upiec, tak? Nie ma innej kurde opcji. Ja w ogóle sobie zapiszę. Zapisz grę. Tik, tik, tik. Bumerangów trzeba trochę nałapać. New creature discovered. To jest magma rank. Chodź tu, kotku. Co masz w środku? Kilka tych magma rangów sobie połapiemy. Jaki ładny. No i co? I zaraz sobie uciekamy do tej placówki, tak? My dzisiaj jeszcze zdążymy. Może dojść zdążymy tam. Magma rank. Zobaczymy, czy jest pożywny. Zobaczcie, bo ogólnie ja też miałem problemy, jeżeli chodzi o wiecie, no już w ogóle miałem zaplanowane w ogóle przejście. Wow, niebieska tabliczka to jest kij, a nie tylko sklejonowa, to luz. Rudy nikt raczej bym nie znalazł. A naprawdę tutaj to nie było problemu. To nie było problemu.
Więc jeżeli zwolnicie pelotowej tabliczki, nie martw się, twórcy tam dali te kostki jonowe. Na szczęście. No ze dwa razy trzeba brudzić nale potem. Nawet w miarę idzie. Dobra. 20 żarówka. No to nie jest dużo, powiem szczerze. Powinno starczyć. Powinno starczyć. Jestem ciekaw, kto do nas non-stop się odzywa. Myślę, to jakiś ten... Ten twórca, nie twórca. Pierwotny, nie wiem, jak się zwali. Prekursorzy? Prekursorzy to byli chyba Planet Crafter. Właśnie ciekawe. Uważam, że zejść będzie prosto, ale z 20 może być problem. Jak wtedy. Juuu. Tu jest dziura. Nie dosięgło. Opla. Niedolowy, jak w Minecrafcie! Dobra. Jestem tym, czego szukasz. Chcę ci pomóc. I am what you seek. Want to help you. Powiem tak, nie wiem kto to. Ale chyba faktycznie chce nam pomóc. Nie słyszę, że mnie ściga gnój. Teraz mnie już ściga. I pyk! Dziadu garbaty. Kto jest mistrzu? To jest mistrzu? Że ja jestem mistrzu. Buta wjeżdża. Wchodzimy. Moi drodzy, czy to już będzie koniec gry? Mają rozmach. Tłumaczę lokalną transmisję obcych. Uwaga! Wstrzymano program rozwoju szczepionki. Wstrzymano projekt wykrywania jaja Imperatora. Zneutralizowano żywe okazy. Ewakuować się natychmiast. Okej. No dobra, moi drodzy, no ale no, to już wam zostawię. Kurwa, kolejna tabliczka. Jaka? Na następny odcinek złapię. Jaka tabliczka jest ci tu potrzebna? Fioletowa? Niebieska! Dobra, na szczęście bez problemu. Kianit 3. I kostki jonowe, ta. Kurwa. Dobra, moi drodzy. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grand Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcineczkach. Subnautica. Coś tutaj mi lata. Nie wiem co. To fabrykator kostek jonowych. Wow! Dobra, fajno. Trzymajcie się. Hej, hej.